To wszyscy podkreślają, że nie pamiętają takiej imprezy, w której w ciągu pierwszej pół godziny można tu wtargnąć właściwie, można powiedzieć, na teren obiektu targowego, na targi książki 10 tysięcy osób, a tak było wczoraj, kiedy były pisarki dla tego młodego pokolenia. Rzeczywiście przeżyliśmy największe oblężenie, ale dzisiaj w niedzielę, w ostatni dzień targów, również jest bardzo tłoczno, chociaż mniej może jest już tych książek przeznaczonych dla tych najmłodszych i tutaj więcej już jest osób starszych, dorosłych, a nawet w podeszłym wieku, bo tak właściwie dla każdego są te targi i widać, że Śląsk na pewno czyta i pewnie gdyby tylko na Śląsku zrobić badania czytelnictwa, a nie na tle całej Polski, to Śląsk byłby w czołówce. Książki to jest taki sposób też oddzielenia się, bycia samemu ze sobą i niektóre książki tak mnie biorą ze sobą i lubię po prostu czytać. Bardzo lubię, ja uwielbiam spotkania z ludźmi, dlatego dużo czasu spędzam w social mediach, no ale oczywiście te, które są na żywo, nie mają sobie równych. Bardzo często się zdarza, że ktoś przynosi bardzo ciekawą historię. Ale też te wyrazy sympatii wzajemnej, bo ode mnie też płyną, są bezcenne. Można znaleźć czas. Zawsze, jeżeli się chce, to można znaleźć chwilę czasu na to czytanie.